Cześć. Niedziela, dość wczesna pora, a ja zaraz idę na śniadanie i ruszam dalej. Ale tymczasem chciałem Wam serdecznie podziękować za wszystkie życzenia urodzinowe. Było ich w tym roku naprawdę bardzo dużo. Serdecznie dziękuję. Wszystkim starałem się odpisać. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam. Także jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. A taki widok przywitał mnie dzisiaj z okna. W cudownym miejscu Dziko Hanka. W kościelisku z jeszcze cudowniejszymi ludźmi, Olą i Marcinem. Dzięki. Pierwszy nocleg na trasie motocyklem dookoła Polski 2021 jest w pensjonacie? W domku? Właściwie w domku, no. Dziko Hanka w kościelisku, przepiękne miejsce. Ola i Marcin. Kilka słów o motocyklach, bo jest ich tutaj naprawdę dużo. No jest kilka, faktycznie. To tak naprawdę to Marcin mnie zainteresował tą pasją do motocykli, kupił pierwszy motocykl, a że ja absolutnie nigdy nie chciałam jeździć jako plecak tak zwany, bo cała pasja do motocykli właściwie to jest wtedy, kiedy się siedzi na siodełku, więc absolutnie myślałam, żeby mieć od zawsze swój motocykl. No i mam fantastycznego męża, który po prostu spełnił to moje marzenie i kupił mi pierwszy motocykl. Zaczynałam od 150, a dzisiaj jeżdżę Maruderem 800, także fajnym. Kupiłam właśnie w tym roku ten motocykl, także jestem bardzo zadowolona. No a oprócz tego jeszcze w tym roku zaczęliśmy tak zwane latanie po krzakach. Kupiliśmy dwa krosy i jest super. Także no, Marcin jeździ CBR-ką, Hondą. No i jeszcze mamy starą Hondę, która czeka na remont silnika. Oprócz motocykli również żyjecie z turystyki. Tak. Kilka słów tutaj o tym miejscu, które powiem szczerze jest przepiękne. No widok po prostu mnie z okna poraził, tak wczoraj jak i dzisiaj, przemili właściciele. Także myślę, że motocykliści, jeżeli będą tutaj, to jest obowiązkowe miejsce, żeby tutaj zobaczyć. Bezpieczny parking, fajny podjazd. Także kilka słów tutaj o tym. To miejsce powstało tak naprawdę z pasji do poznawania nowych ludzi. Tak właściwie, bo my generalnie, oprócz tego, że uwielbiamy kontakt z naturą i właśnie stąd te motocykle i tak dalej, to też uwielbiamy poznawać nowych ludzi. Więc domek się nazywa Dziko Hanka. Zapraszam Was na naszego fanpage'a na Facebooku Dziko Hanka, na pewno, koniecznie przez O, to na pewno nas znajdziecie. Kolejną z naszych pasji jest offroad. No i można poprowadzić taką faktycznie męską terenówkę z wielkimi kołami, z silnikiem przynajmniej 3, jeżeli nie 3,5 litrowym w układzie V. Także jak się je odpali, to naprawdę to słychać prawie jak motocykl. I można poprowadzić przepięknymi drogami tutaj, śródpolnymi, gminnymi, z takimi widokami, jakich nie zobaczycie nigdzie, bo raczej jeżdżąc motocyklem szosowym, takich widoków się tutaj nie zobaczy. Jeździliście kiedyś razem z mężem, natomiast teraz jeździsz w większości sama? Tak, jeżdżę sama, no, z tego względu, że po prostu mamy dwa różne typy motocykli, nie? No i no, CBR-ką niestety nie da się jeździć pomału, Maruderem raczej nie da się jeździć szybko. Dlaczego jeździsz na motocyklu? Przede wszystkim chyba spokój w głowie. To jest dla mnie rodzaj medytacji, bo musisz być tak skupionym na drodze, i myśleć za wszystkich i już po prostu na Twoje myśli codzienne i jakieś tam problemy nie zostaje już miejsca w głowie w ogóle, więc ja mam takie wrażenie, że jak jedziesz, to ten wiatr po prostu Ci przechodzi przez głowę i tam już nic nie zostaje i przychodzisz z nowym umysłem, z nowymi pomysłami. Pewnie, że jeszcze tutaj wrócę, jak nie motocyklem, to samochodem, jak nie sam, to pewnie z rodziną i kolegami, koleżankami. I będę polecał Wasze miejsce wszystkim naokoło. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za gościnę. No i co, i mam nadzieję, że spotkamy się u mnie w Częstochowie, albo gdzieś na trasie. Absolutnie, wspólnie. Na pewno. Bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję również. Dziko Hanka, drodzy Państwo, przyjeżdżamy. Przyjeżdżamy, zostajemy jak najdłużej. Warto, naprawdę. Zapraszam. Wyjechałem o wiele później niż to
było planowane, ale kolektory wydechowe mi się odkręciły i razem z Olą oba przykręcaliśmy. No i złapałem duże, duże bardzo opóźnienie. Udało się, do tego jeszcze była burza. Naprawa wykonana profesjonalnie, teraz tylko muszę sprawdzać co jakiś czas, czy się nie odkręcają te wydechy, po prostu na dziurach. Na dziurach. Już widzę, że się odkręca, także będzie trzeba to co jakiś czas sprawdzać. A burza, proszę ja was, była taka ściana deszczu, jak to w górach. Pół godziny przylało i po sprawie, ale mam jeszcze 7 godzin do jazdy, będę na wietrze, ale będę padł i znowu muszę nadrabić. Takie szybkie podsumowanie dnia drugiego motocyklem Droga Polski 2021. Dzień bardzo ciężki i męczący dla mnie, co zapewne po mnie widać już teraz. Rozpoczął się generalnie dość zaskakująco, ponieważ chcąc montować kufry, zauważyłem, że śruby mocujące, podkładki i gumy, które trzymają wydech, no po prostu zniknęły. Z jednej strony całkowicie, a z drugiej strony zgubiłem tylko nakrętkę i guma i śrubę się jeszcze trzymały. No, chcąc to naprawić, rozpoczęliśmy działania z Olą. Nadeszła wielka burza, więc na pół godziny sobie to odpuściliśmy. Jak burza przeszła w końcu, to dokończyliśmy pracę. Jednak złapałem od razu już na starcie 2 godziny opóźnienia, które potem przez cały dzień próbowałem nadrobić, więc nie miałem czasu na filmowanie, na zwiedzanie, na zatrzymywanie się, bo ciągle goniłem. Do tego jeszcze roller coaster pogodowy, czyli od słońca do deszczu, takiego średniego, mniejszego, trochę większego. W związku z tym zamieniałem kurtki w czasie jazdy, ubierałem komplet przeciwdeszczowy Modeki, zdejmowałem go i podczas takiej jednej wymiany kurtek z tej City Nomad Rambler na Modekę postawiłem motocykl na dość grząskim terenie, stwierdzając, że zdążę zrobić jeszcze zdjęcie, bo zatrzymałem się w przepięknym miejscu i znajdę
znajdę zaraz jakiś kamień, żeby podłożyć, bo to jednak grozi wywaleniem motocykla. No niestety odszedłem, zrobiłem 5 kroków, wyciągnąłem telefon, żeby zrobić zdjęcie, cyknąłem zdjęcie i usłyszałem, jak motocykl się przewraca. Po prostu wpadłem w panikę, przypomniałem sobie wszystkie filmy, które oglądałem, jak podnosi motocykl, niestety no, wszystkie one zawiodły. Próbowałem machać i krzyczeć o pomoc do przejeżdżających samochodów, natomiast no, z kabin samochodów po prostu spotkały mnie uśmiechy oraz przyjazne machanie, ponieważ myśleli, że ich pozdrawiam. No było trochę inaczej. Adrenalina uderzyła do krwi i ten motocykl ostatecznie podniosłem. Na kilka razy oczywiście. Trochę sobie obdarłem rękę i ją czuję przy dodawaniu gazu, ale jest okej, spoko. Nic się na szczęście nie uszkodziło bardzo poważnego, natomiast no, połamał się tylko kierunkowskaz, który no, wisi, mruga, także jest dobrze. Potem niebo się rozstąpiło, zrobiło się cieplej, pojawiły się fajne zakręty, w 80% super asfalt, więc można było cieszyć się jazdą i troszeczkę, że tak powiem, się odstresować tą całą sytuacją, która mnie dzisiaj spotkała. I dojechałem do przepięknego miejsca w Wysoczanach. Pani jak mnie zobaczyła, zapytała się, czy wszystko mam. Ja się zapytałem, co to znaczy, że wszystko mam. No czy ma Pan coś do jedzenia, do picia? Ja mówię, Pani, co szczerze mówiąc, to jadłem tylko rano śniadanie. I nawet nie miałem czasu, bo tak goniłem, żeby tutaj do Was na jakąś normalną godzinę przyjechać, że poza tym, że na tych drogach, którymi ja uczęszczam, nie ma żadnej stacji benzynowej, na której można nawet zjeść głupiego hot-doga czy wypić kawę. Natomiast tutaj te stacje, jest niedziela, są pozamykane, sklepy również pozamykane, więc cały dzień ten stresujący taki wytrzymałem bez, nawet nie byłem specjalnie głodny, ale jak już zatrzymałem się, to rzeczywiście poczułem, że jestem głodny. Pani wraz z mężem, właściciele powiedzieli, proszę się niczym nie przejmować, to my zaraz Panu zorganizujemy coś. I dostałem jajka na jajecznicę, dostałem prosto z ogródka ogórki przepyszne oraz szczypiorek, równie dobry. Dostałem wędlinę, masło, chleb, ser, herbatę, więc zrobiłem sobie jajecznicę i już nie jestem głodny, a myślałem już, że dzisiaj pójdę spać naprawdę głodny. A do tego jeszcze dostałem 1,5-litrową wodę, żebym sobie nie umarł z pragnienia, powiedzmy. Jutro mamy o wiele mniej kilometrów do przejechania, bo niecałe 200. Teraz, dzisiaj i wczoraj miałem ponad 300. Także serdecznie Was zapraszam i zobaczymy, czy z przygodami, oby nie, czy bez, oby tak. Jutro Bieszczady. Ten świat wyświetlany, ten sam film, praca do mnie wokół nic. Ale dzisiaj jak polecimy nad ziemią, mówią stary, obudź się, marzeń czas już skończył bieg.